Ja w ciągu 7 lat pracy w areszcie śledczym dwa razy miałem sytuację, że osadzony wyciągnął w mojej obecności żyletkę i zapytał, kogo ma pociąć mnie czy siebie, żeby uzyskać to, po co przyszedł. W swoim tempie podcast sieci fitness City Fit. Panie Panowie, dzisiaj w studiu w swoim tempie Maciej Kalaman, psycholog i psychoterapeuta, funkcjonariusz służby więziennej, wykładowca w Warszawskim Ośrodku Psychologii Sądowej i Śledczej, współzałożyciel Gabinetu Psychoterapii Wysoko. No i moi drodzy, z racji tego, że Maciej przez 7 lat pracował jako psycholog w jednym z warszawskich aresztów śledczych, to doświadczenie będziemy dzisiaj w naszej rozmowie. Wykorzystywać. Ono będzie trzonem naszej dzisiejszej rozmowy, bo właśnie o zdrowiu psychicznym i wyzwaniach pracy z osadzonymi w zakładach karnych rozmawiać będziemy. Dzień dobry. Jasku, dzień dobry. Cieszę się, że tu jestem. Dzięki za zaproszenie. Ja również bardzo się e, cieszę, chociaż liczyłem na to, że jeszcze będzie tutaj z nami jeden, <słuch> jeden gość, o którym rozmawialiśmy sobie, mianowicie twój, twój fantastyczny psiak. No ale musimy się obejść bez niego, musimy sami tę rozmowę ubarwić. To jest moja druga lepsza e, połówka i też liczyłem na to, że e, nas tutaj odwiedzisz, szczególnie, że e, twój poprzedni się także z psami przychodzili. Tak. A faktycznie pies jest tą moją lepszą, lepszą częścią, która bardziej mnie sprzedaje niż ja sam siebie, więc też żałuję. No ale niestety mamy takie temperatury na zewnątrz w tym momencie. Nie wiem, w, w którym momencie nasi słuchacze, Twoi słuchacze, będą mieli okazję odsłuchać ten podcast, zobaczyć go w internecie, ale teraz jest upalnie, więc jest... pozwoliłem sobie zostawić go w domu. Ja to absolutnie rozumiem. Natomiast, biorąc pod uwagę to, co działo się na Antenio, nie mam najmniejszych wątpliwości, że, że się bardzo obronisz, nawet bez, bez, bez wsiaka. Dobra. Wiesz co, chciałbym zacząć od takich rzeczy, które są dosyć chyba oczywiste i dosyć fundamentalne. Mianowicie, Jestem ciekaw jakie są najczęstsze takie najbardziej powszechne problemy emocjonalne z którymi muszą mierzyć się osadzeni. To jest jakby pierwsza część pytania dosyć oczywista. Druga może jest trochę mniej oczywista, czy ty widziałeś czy są jakieś zauważalne różnice w tych emocjonalnych problemach na przykład w zależności nie wiem od rodzaju popełnionego przestępstwa, od nie wiem długości wyroku, od wieku osadzonych? Szukam takiej trochę wiesz takiej tego z czym najczęściej taki psycholog albo psychoterapeuta w więzieniu E, musi się mierzyć z, 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 z punktu widzenia tej pracy z osadzonymi. Wiesz co, możemy chyba zacząć od tego, że mm, psychoterapeuta w więzieniu występuje wyjątkowo rzadko, y, że tak naprawdę w więzieniu bardziej spotkasz psychologa albo y, terapeutę zajęciowego, E, lub terapeuta uzależnień, ale psychoterapeuta w więzieniach praktycznie wy, nie występuje. Chyba, że m, na przykład e, ma wykształcenie kierunkowe e, w tym obszarze i swój, swój warsztat postanowił rozszerzyć e, właśnie w ten sposób. Ale psychoterapia w więzieniach praktycznie nie występuje. Mm -hmm. e, natomiast e, przyglądając się temu, z czym mierzą się osoby pozbawione wolności, można przyglądać się temu e, jak gdyby z kim mamy najpierw do czynienia, czy jest to osoba tymczasowo aresztowana, czy jest to osoba skazana, bo co osoba, co klient, co pacjent, to te problemy będą zupełnie różne. Zupełnie inaczej osoba zachowuje się po przyjęciu do jednostki penitencjarnej, zupełnie inaczej będzie zachowywała się w trakcie odbywania kary. Inaczej y, będzie też funkcjonować w momencie, kiedy mm, rytm jej życia będą wyznaczać, na przykład jakieś orzeczenia sądów lub e, instytucji, które w cudzysłowie będą zawiadywać jego życiem, tak jak na przykład decyzje prokuratora <śmaltro> yy, i tak dalej. No i y, jak gdyby te. Y, Emocje będą zależne od tego, w jakiej sytuacji znajdzie się ten, ten, ten osadzony. E, tymczasowo aresztowani e, będą mierzyli się zupełnie z innymi rzeczami niż osoby skazane. Przede wszystkim warto wskazać, że tymczasowo aresztowani trafiając do więzienia e, będziemy używać terminu więzienie, no, bo Oczywiście. to takie jak gdyby ogólne, najbardziej powszechny termin, który jest stosowany w takiej e, typowej naszej powszechnej nomenklaturze. Natomiast hmm, polski system penitencjarny rozgranicza hmm, te instyt jak gdyby jednostki na areszty śledcze i zakłady karne. E, czasami to jest ten sam budynek. Niemniej jednak zmienia się po prostu charakter e, osób, e, w cudzysłowie, którzy przebywają w danej jednostce. E, no i też funkcjonowanie wokół nich jest trochę inne. Ale też funkcjonowanie tych, tych, tych osób, które. Wolności został pozbawione. Tymczasowy aresztowany to jest trochę taka osoba, która wpada w trochę taką studnię bez dna mm -hmm. albo może takie limbo, użyję terminu trochę takiego jak z incepcji, gdzie wiesz, że dostajesz sankcje tymczasowego aresztu. To jest środek zapobiegawczy najcięższy, jaki można wydać w Polsce. No bo oczywiście masz, nie wiem, inne środki, takie jak dozór policji, taki, wiesz, wyobrażeniowy zakaz opuszczania kraju, mm -hmm. no ale najcięższe, co możesz dostać, to jest, to jest to tymczasowe, ten tymczasowy areszt. No i trafiasz do, do, do tego więzienia na miesiąc, dwa lub trzy, bo tak, na przykład, taka jest decyzja sędziego. Prokurator wnioskuje o o tymczasowy aresz, w zależności od tego, czy istnieje jakieś ryzyko, na przykład, nie wiem, mataczenia w sprawie albo ryzyko e, ucieczki z kraju, lub e, tempering with witness, mhm. jak to się ładnie mówi. Um, I e, jak gdyby ta sankcja może być w każdym momencie przedłużona. W Polsce mamy coś takiego, że e, niestety. E, opieszałość sądów, opieszałość jak gdyby tych organów ścigania sprawia, że nierzadko osoba taka sprawdza, spędza w areszcie znacznie dłużej niż powinna. To jest trochę tak, że można zamknąć na przykład jakąś sprawę w miarę szybciej, ale mnogość tych spraw jest tak duża. Czyli na pewno taka osoba wpadła w sidła niepewności, rozumiem, bo ona nie wie do końca, ile czasu tam spędzi. Zdecydowanie. I to jest y, coś takiego, że nie wiesz, na czym stoisz. Mhm. Jak gdyby y, osuwa ci się grunt y, spod nóg i nie wiesz absolutnie, kiedy wyjdziesz. Y, nie wiesz, y, jakie będą twoje dalsze losy. Y, Całe Twoje życie i funkcjonowanie w tym momencie zaczyna być zależne od osób trzecich. Um, bardzo często ludzie, którzy trafiają do jednostek penitencjarnych, w bardzo brutalny sposób uświadamiają sobie, że nad bardzo wieloma aspektami swojego życia nie mają kontroli. W prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym czasami mierzymy się z jakimiś um, a, takimi. Obszarami związanymi z poczuciem kontroli, kontrolowaniem. Mm -hmm. Ktoś ma poczucie, że może kontrolować swoje otoczenie, przełożonych, ma wpływ na dzieci, e, albo tak jak rozmawialiśmy na przedanteniu, że e, ma wpływ na to, jaki będzie na przykład jego zwierzak, e, bo ma tam pełną kontrolę i władzę. No nie ma, no bo okazuje się, że faktycznie na sam koniec dnia ma władzę tylko jak gdyby nad swoimi przekonaniami, myślami, e, emocjami, zachowaniami itd. A jednostka penitencjarna bardzo dobitnie to pokazuje. Bardzo. Mm -hmm. um, dlatego, że trafiając do więzienia, um, jak gdyby stajesz się zależny trochę od tych wszystkich osób, które zaczynają, w cudzysłowie, no trochę wykonywać ten tymczasowy areszt, a jeżeli jesteś skazany i e, idziesz do zakładu karnego, no, to osoby, które są odpowiedzialne za wykonywanie kary pozbawienia wolności. No, bo służba więzienna jest organem wykonawczym. My mm -hmm. wykonujemy postanowienia e, sądów e, i, i właśnie w tym obszarze e, te emocje osoby pozbawionej wolności no są bardzo różne. No, domyślam się, że niepewność i utrata kontroli nad swoim życiem i ten Brak możliwości przewidzenia, co jest za rogiem, jest takim czynnikiem, który może być bardzo dużym ciężarem, jeżeli chodzi o takie dźwiganie, takim ciężarem psychicznym. No, tak, tak w mojej głowie, jak sobie próbuję wyobrazić, jakby to było, gdyby ktoś mi zabrał kontrolę całkowitą nad moim życiem i nie miałbym pewności, kiedy ją odzyskam, to myślę, że byłoby z tym bardzo trudno się, się, się zmierzyć. Ale wiesz co, mam też taką trochę inną myśl, bo zastanawia mnie pewien związek przyczynowo-skutkowy, pewien Nazwę to ciężar substratów. Zmierzam do tego, czy to jest tak, że ludzie, którzy zostają już osadzeni, mają już wyrok, to są ludzie, którzy trafiają tam z pewnym bagażem problemów emocjonalnych i to właśnie jest tym czynnikiem, który wymaga wsparcia terapeutycznego. Czy może jest tak, że to samo zamknięcie, izolacja, przebywanie w zakładzie karnym, jest tym większym ciężarem. Nie wiem, czy można to przeważyć, ale to jest, to jest ten czynnik, który robi z tego zdrowia psychicznego taką dziesiątkę w tarczy, w tarczy strzelniczej. Szukam tego, co jest największym źródłem problemów emocjonalnych u takich ludzi, którzy już w tym więzieniu przebywają i znają ten swój wyrok. Mm. bo to trochę tak mówimy o takiej gradacji problemów, nie? Mm -hmm. czyli co jest większym problemem, czy dla pięciolatka utracony miś będzie równorzędnym problemem jak na przykład przegrana na giełdzie mm -hmm. u jakiegoś maklera ale okazuje się, że że Emocje jak gdyby są uniwersalne dla każdego z nas. Czyli niezależnie od tego, czy pochodzisz z biednej czy bogatej rodziny, niezależnie od tego, czy um, jesteś bardziej lub mniej inteligentny, czy wywodzisz się ze środowiska wiejskiego czy miejskiego, emocje będą uniwersalne dla każdego z nas. I nie powiem, że każdy przeżywa um, tę izolację tak samo. Um, na pewno. Początkowy moment izolacji jest jednym z krytycznych momentów, na który trzeba zwracać uwagę. Um, niektórzy ludzie są gotowi na to, że do więzienia trafią, bo wiedzą, z czym wiąże się ich styl życia. To trochę tak, jakby powiedzieć, że. Um, jest taki cytat chyba z Sapkowskiego: że nie ma dobra i zła, są tylko decyzje i ich konsekwencje. Mm -hmm. No to można powiedzieć, że naturalną konsekwencją pewnych złych decyzji podejmowanych przez yy, moich klientów więziennych no, będzie prędzej czy później jakaś konsekwencja w postaci yy, odbycia kary pozbawienia wolności. Czyli jest to naturalna konsekwencja tego, że popełniasz przestępstwo, musisz odbyć za to karę. Yy, no i Czasami zdarza się tak, że e, osoby świadomie, nieświadomie, ale popełniają przestępstwa i wiedzą, że być może spotka je za to kara. E, czasem trafia, trafiali do mnie osadzeni, którzy e, cieszyli się, że zostali złapani. Wow. No, było coś takiego, że y, jak gdyby popełniali przestępstwa, popełniali y, 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 czyny zabronione i tak długo ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, że moment y, jak gdyby ich złapania y, tak, ulga. To było coś takiego, że schodzi lęk, Aha. schodzi napięcie, schodzi jak gdyby ta cała adrenalina związana z tym, że no jednak podporządkowujesz swój styl życia pod ukrywanie się, kombinowanie. Wiesz, ile jest takich sytuacji, gdzie człowiek idzie do żabki, do sklepu, nie, nie wiem czy możemy mówić o, o konkurencji. <laughs> ale idziesz do sklepu i okazuje się, że wiesz, że rutynowa kontrola ym, pieszego patrolu policji mówi hej, ty chyba powinieneś być w więzieniu, a ktoś mówi jezu, no w końcu, albo że no ile można było czekać, mm -hmm. nie? Yy, I na pewno te emocje będą zupełnie inne niż y, emocje człowieka, który y, popełnia przestępstwo przypadkowo. Popełnia przestępstwo... Yy, jak gdyby, które jest nieprzygotowane, nieprzemyślane, mm -hmm. czasami, no, można powiedzieć, kolokwialnie zupełnie od czapy. Ile mamy takich przypadkowych przestępców w naszym systemie penitencjarnym? To nie są przestępcy, którzy skrupulatnie planują na przykład popełnienie zbrodni. Czasami to jest chwila, która z biznesmena robi zabójcę. Czasami to jest chwila, która jak gdyby z ojca rodziny robi człowieka, który te rodziny będzie oglądał za krat. I faktycznie to, jak ten człowiek, wiesz, jak on trafi do tego więzienia, w zależności od tego, jak go wyrwiemy w cudzysłowie z tego, z tego społeczeństwa, no on tak będzie reagował, tak będzie funkcjonował. Praca z takim człowiekiem, który nie spodziewa się izolacji, to jest często praca interwencyjna, to jest takie zabezpieczenie jego jego tu i teraz, dlatego, że to jest szok. To jest ym, szok i niedowierzanie. Mm -hmm. <gry> I to jest właśnie coś takiego, że y, hej, wczoraj byłeś na wolności, ale dzisiaj jesteś w środowisku, które jest dla ciebie nieznane. Skąd znasz więzienie? Ym, z filmu, z książki? Y, nie ma tych tematów. Aha, absolutnie. Wiesz co, to zastanawiam się. Może to będzie pytanie trochę abstrakcyjne i może odpowiedź na to pytanie będzie trochę hipotetyczna, czy na wyrok można byłoby się przygotować, czy mogłaby być taka sytuacja z Twojej perspektywy, że na przykład psycholog, mówimy psycholog, bo uznaliśmy, że, w, że, że będziemy mówili o psychologach, chociaż oczywiście tak. na wolności ten psychoterapeuta też, też e, e, można psychoterapeutów wielu bardzo spotkać. E, szukam takiej odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli ktoś wie, że albo wiedziałby, że będzie osadzony, czy mógł, można byłoby się na to przygotować jeszcze będąc na wolności, żeby ten, nie chcę powiedzieć, proces był łatwiejszy, ale żeby to nie było tak brutalne? Myślę, że tak. Myślę, że mm, jak gdyby możemy antycypować każdą sytuację, która nas może spotkać w życiu, i z jednej strony mm, trochę tak lękowo możemy nastrajać się i przygotowywać na rzeczy, które mogą nastąpić, ale nie muszą. E, ale z drugiej strony, jeżeli. Em, Godzisz się na pewien styl życia. Godzisz się na to, chociaż to jest często nieświadome. Mhm. I o tym pewnie będziemy za, za, za chwilę rozmawiać. Ale myślę sobie o czymś takim, że jeżeli godzisz się na to, żeby przekroczyć jakąś granicę, to pewnie musisz liczyć się z konsekwencjami, które no, pewnego rodzaju decyzje niosą. Natomiast jeżeli zatrzymałbyś się i przeszedł przez jakiś taki proces myślowy na zasadzie okej, okay, Ukradnę, ale wiem, że mogę liczyć się z konsekwencjami, które sprawią, że będę odbywał karę pozbawienia wolności. To czy świadomie przygotowywałbyś się do tego, że trafisz do więzienia, więc cały ten proces poznawczy przejdziesz na zasadzie, OK, dobra, czyli będę miał deprywację potrzeb, nie będę miał dostępu do telefonu komórkowego. Całe moje życie w cudzysłowie będzie kontrolowane przez służbę więzienną. Myślę, że ciężko jest przygotować się. Albo zatrzymać się na tyle, żeby przygotować się na tego typu konsekwencje. Niemniej jednak, gdyby taka usługa się pojawiła na rynku, może, może ktoś by z niej skorzystał. Że przygotowanie do, do, do odbywania kary w zakładzie, w zakładzie karnym. No, tak myślałem, że to będzie takie trochę hipotetyczne pytanie, ale mimo wszystko byłem, byłem ciekaw, ciekaw tej perspektywy. Ale gdybyśmy wrócili już do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś za te kraty trafia, znajduje się w więzieniu, to proszę powiedz mi, czy. Takie wsparcie psychologiczne jest tam dobrowolne, to jest tak, że sam osadzony decyduje, czy chce z niego skorzystać, czy to jest jakieś narzucone odgórnie, czy jest częścią jakiegoś, nie wiem, programu, nie wiem, resocjalizacji, czy też y, jakiegoś takiego innego programu, który realizuje zakład, y, zakład karny. Hmm. To jest trochę takie kilkutorowe. Mógłbym, mógłbym odpowiedzieć na to w ten sposób. Z jednej strony y, w więzieniu trochę realizujesz takie trzy interesy. Mówię to z takiego subiektywnego punktu widzenia, dlatego że kiedyś przyglądałem się czemuś takiemu, że jeżeli trafia do ciebie klient na wolności, no to on realizuje swoją potrzebę, ale też po części moją. No bo jakby nie patrzeć, ja jest to mój sposób na wkładanie jedzenia do garnka. Ja Absolutnie. w ten sposób zarabiam na życie. Natomiast osoba, która przychodzi do mnie po wsparcie, po pomoc, pomaga przede wszystkim sobie. I motywacja, tak naprawdę, jest po stronie tego, tego pacjenta, tego klienta, który przychodzi i mówi: Jestem gotów na to, żeby. Mieć zmianę w życiu, żeby, żeby przyjrzeć się jakiejś innej perspektywie. Osoba, która trafia do więzienia, no, trafia pod opiekę instytucji, czyli jak gdyby pojawia się taki element właśnie w, w tej motywacji, Pacjenta, klienta w kontakcie psychologicznym, jak taka motywacja instytucjonalna. Mhm. No bo instytucja też ma swoje potrzeby w tym wszystkim. Instytucja ma statystyki, instytucja ma tabelki, instytucja musi też się sprawdzić. No, ona została po coś powołana. Cały ten obszar resocjalizacji, readaptacji, rehabilitacji. No, jak gdyby. Służba więzienna adresuje problemy osadzonego poprzez oddziaływania, które jest w stanie mu zaoferować. Więc ten kontakt instytucjonalny paradoksalnie staje się trochę takim kontaktem narzuconym. Mhm. Jest też interes społeczny, no bo jakby nie patrzeć, każdy, kto trafia do więzienia, prędzej czy później z niego wyjdzie. Um, w tym momencie nie jestem pewien, bo nie śledzę tych zmian ym, na bieżąco, ale nie ma w tym momencie już, chociaż były chyba takie głosy, że ym... Jest kara bezwzględnego, dożywotniego pozbawienia wolności. A były takie głosy, że coś takiego miało być. Natomiast no, nie śledziłem tych zmian na tyle, mm -hmm. żeby, żeby wypowiadać się w tym obszarze. Natomiast y, wydaje mi się, że, że na dziś to jest tak, że jak trafiasz do więzienia, zawsze masz możliwość opuszczenia jego murów. Nawet jeżeli zostajesz skazany na, dożywot na karę dożywotniego pozbawienia wolności. To nie jest tak, że, że, że tego więzienia nie opuścisz, dlatego że ustawodawca wymyślił taką furtkę, że możesz ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie w każdym m, przypadku. Pomimo tego, że sąd może m, jak gdyby zaostrzyć ten, ten okres warunkowego albo uż, m, uzyskania warunkowego przedterminowego o, zwolnienia, yy, no, maksymalnie chyba rekordzista, z którym współpracowałem, mógł opuścić więzienie dopiero po odbyciu 40 lat kary. Więc masz do żywocie, mm -hmm. jak gdyby wiesz, że to jest maks, który możesz jak gdyby mieć i odbyć. No czyli paradoksalnie czekasz w cudzysłowie więzieniu na śmierć. Niemniej jednak ustawodawca mówi: hej, możesz opuścić to więzienie. W sensie, no jednak masz być poddany procesowi readaptacji społecznej, masz być poddawany resocjalizacji. Więc jaki, jest sensor, jaki ma sens resocjalizacji, jeżeli nie możemy sprawdzić tego na wolności albo w warunkach wolnościowych? Mm. Więc interes y, społeczny jest bardzo istotny w tym przypadku, dlatego że my musimy może i te, nie musimy chcemy wypuścić w cudzysłowie jednostkę, która będzie y, readaptowana, zreadaptowana, zrehabilitowana. Ehm, e, rzadko będę używał słowa zresocjalizowana. Dobrze, bo, to ja postaram się Postaram się również nie, bo będę miał kilka pytań o, o, odnośnie tego, tej e, tak zwanej resocjalizacji tego Ty, słowa, które nie tutaj. Bo to istnieje. Tak. E, natomiast, e, wiesz co? Z, zaraz do tego dojdziemy, bo mm, na ile to jest. E... Skuteczny system, bo tak się trochę zastanawiam. Też mm -hmm. przeczytałem kilka wywiadów, do których udało mi się dotrzeć z ludźmi, którzy tę karę pozbawienia wolności odbywali trochę z ich perspektywy, jak wygląda ten proces resocjalizacji, to, to resocjalizacji, readaptacji, zaraz sobie porozmawiamy, ale zastanawiam się w takim razie, czy to jest też tak, że z swojej perspektywy, swojego doświadczenia, że osadzeni chętnie korzystają z pomocy. Psychologa, do, dobrowolnie czy chętnie z tego korzystają, czy może istnieją jakieś bariery, które ich które ich stopują, barier, które być może w takim życiu na wolności nie byłyby tak prominentne. Ja sobie trochę to wyobrażam w taki sposób, bo znów ten świat jest dla mnie i dla większości prawdopodobnie naszych słuchaczy kompletnie niedostępny. To ty miałeś tam duży wgląd i ty znasz ten świat, że kiedy spojrzymy na ten świat poza kratami, ta naszą codzienność, to wciąż w wielu miejscach, na przykład w naszym kraju, w małych miejscowościach, można usłyszeć takie głosy, że jeżeli ktoś idzie do psychologa, do psychoterapeuty, czy do psychiatry, to jest z nim coś nie tak. To jest, nieładnie mówiąc i dosadnie mówiąc świr. Zastanawiam się, czy w takim środowisku, jak na przykład więzienie, jak życie za kratami, gdzie też jest pewna społeczność, czy takie albo inne czynniki również mogą dochodzić do głosu i sprawiać, że na przykład osoba, która czuje, że ma, że chciałaby skorzystać z pomocy psychologicznej, jednak będzie, będzie stopowana. Hmm. Bo tutaj trochę dochodzimy, i tak jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to na szczęście mniej tych głosów się pojawia, i coraz, coraz mniej i, 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 i faktycznie tutaj e, taka. Robimy krok do przodu, Tak, Absolutnie, absolutnie i, i, i całe szczęście. Natomiast y, to jest trochę tak, że y, tutaj wchodzi nam ten trzeci element. Y, y, jak gdyby tego kontaktu psycholog, osoba pozbawiona wolności. Dlatego, że oprócz tego kontaktu instytucjonalnego, albo tej motywacji instytucjonalnej i tej motywacji, w albo oczekiwaniu społeczeństwa mhm. co do tego, co zrobimy z tym, z tym osadzonym. No to jeszcze jest ta y, motywacja y, samej osoby pozbawionej y, wolności, czyli to, jak ona skorzysta z tej możliwości, która y, jest. Jakby nie patrzeć, no w, tym, w tej jednostce dana. Nie ma w tym momencie w Polsce zakładu karnego, karnego ani aresztu śledczego, który nie umożliwiałby kontaktu z psychologiem. Mm -hmm. W polskim systemie penitencjarnym, będę podawał szacunkowe dane, bo, bo nie mam dostępu do najświeższych danych, jest zatrudnionych tylu psychologów, żeby na wszystkich osadzonych jeden psycholog miał około 200. Pod sobą. Mm -hmm. Jeżeli weźmiemy taką statystykę tego, ilu jest psychologów w Polsce na całe nasze społeczeństwo, no to na pewno służba więzienna wypada lepiej. Czyli na pewno instytucja będzie miała więcej tych psychologów, którzy będą mogli zaopiekować jak gdyby mniejszą grupę ludzi. Lud jak najbardziej. Jak najbardziej. Natomiast to nadal jest za mało psychologów. To jest trochę tak, że. Można mieć jak najbardziej 200 osadzonych pod sobą i opiekować się taką grupą lub mieć jakieś rozpoznanie dotyczące tego, kto z czym się mierzy, kto jakie ma problemy, kto z czym się zgłasza itd. itd. No, niemniej jednak jest różnica przy odbywaniu kary, jakimś już takim dalszym, gdzie ktoś odbywa nie wiem, karę pięciu lat pozbawienia wolności i przesiedział trzy. Te oddziaływania będą zupełnie inne niż y, dla psychologa, który będzie mierzył się z osadzonymi, którzy są świeżo przyjmowani do zakładu karnego albo do aresztu śledczego, y, bo te problemy też są inne. Mm. Jeżeli chodzi o y, taki y, interes osadzonego, który zapisuje się do psychologa, no bo on może zap zapisać się do psychologa w każdym momencie, mm -hmm. y, na początku odbywania kary, w środku, pod koniec, on na pewno z tym psychologiem kontakt będzie miał. Y, y, Statystycznie, tak plus minus, psycholog odbywa w dużej jednostce, może tysiąc rozmów rocznie, może tak rekordowo, przy, przy dużym obłożeniu może to będzie 1300 konsultacji. I teraz to, to nie jest tak, że odbywa 1300 godzin takich rozmów. Bo konsultacje nie tylko są konsultacjami takimi, tak jak rozumiemy, taką psychologię wolnościową, mm -hmm. typu 50 minut Jasne. siedzenia, współpracy, i tak tak dalej. Czasami to są bardzo krótkie, interwencyjne rozmowy. Niemniej jednak osadzeni chętnie korzystają z takiej pomocy. Yy, ale wiesz co? To chyba też dlatego, że taka idea albo takie wyobrażenie tego, jak wygląda pomoc psychologiczna w więzieniach, nie zmienia się od wielu, wielu lat. I yy, yy, Psycholog w więzieniu przez osadzonych nie jest traktowany też jako osoba tylko i wyłącznie do tego, że można od niego uzyskać, albo od niej pomoc w obszarze zdrowia psychicznego, ale także można uzyskać jakieś wymierne korzyści na rzecz odbywania kary. No bo mówiłeś o tym, że ten, kto idzie, albo że panuje takie przykre przeświadczenie, że, że osoba, która trafia do idzie do psychologa, jest świrem, bardzo kolokwialnie mówiąc, natomiast w więzieniu mówi się, że można przyświrować na przykład. Czy można w cudzysłowie zasymulować, Takiej rzeczy. No właśnie. Żeby to, 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 jest to, to, to jest bardzo ciekawy też wątek, bo zastanawiałem się, czy osadzeni próbują czasem manipulować terapeutą. Już trochę o tym powiedziałeś, ale to też jakby jest przedłużeniem tego pytania, albo rozszerzeniem byłaby pewna myśl, czy psycholog, który pracuje w więzieniu, psycholog więzienny, ja to nazwę może tak trochę nieładnie, czy on ma wpływ na takie decyzje administracyjne, czy on może mieć wpływ na losy. Osadzonego, czy może mieć wpływ, nie wiem, na przebieg kary na to, co z tą osobą w tym zakładzie karnym będzie się działo zwyczajnie. Ja myślę, że ma kluczową rolę. Uh -huh. I odgrywa kluczową rolę w takich decyzjach, dlatego że psycholog więzienny bierze udział w procesie diagnozowania takiego osadzonego. I ta diagnoza jak gdyby też wracając trochę do poprzednich pytań, bo, bo mówimy o takim kontakcie. Wolontaryjnym i niewolontaryjnym. Z jednej strony osadzony zawsze ma możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej. O tym, jak to wygląda, też pewnie powiemy sobie później. Natomiast no, instytucja też wymusza, w cudzysłowie, na psychologu, żeby on wykonywał obowiązki, czy to diagnosty, czy, czy psychologa, który może opiniować pewne sprawy w obszarze funkcjonowania osoby pozbawionej wolności. Więc tak, wracając znowuż do tego pytania, które tutaj się pojawiło. Psycholog ma kluczową rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osoby pozbawionej wolności w warunkach zakładu karnego i aresztu śledczego, dlatego że, jak gdyby ten proces rozpoznawania, diagnozowania, ukierunkowywania, w, którym, w które miejsce powinny pójść oddziaływania penitencjarne, no, nierzadko zaczyna się właśnie od tego psychologa, który potrafi wskazać metody oddziaływań, który na początku rozpoznaje, kiedy osadzony czasami jest jeszcze skołowany, trafia do więzienia i, i nie wie jeszcze komu co, ile powiedzieć, albo z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać. Tak jak trochę mówię, jest właśnie taki skołowany. Okazuje się, że potrafi w cudzysłowie to nie brzmi etycznie nie? ale że potrafi w cudzysłowie powiedzieć wie więcej na swój temat, niż jakby powiedział już w trakcie odbywania kary. Czyli yy, yy, jak gdyby można wyciągnąć od niego informację dotyczącą uzależnień, yy, dotyczącą yy, tych problemowych obszarów, które można zaadresować potem yy, w trakcie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o yy, samą manipulację zaś, mm -hmm. no jak najbardziej. No, jak gdyby wyobraź sobie sytuację, w której... Yy, Jesteś w instytucji totalnej. Ona cię zamyka, ona cię kontroluje. Wiesz, śpisz wtedy, kiedy w porządku wewnętrznym masz określone, kiedy jest pora spania. Jesz wtedy, kiedy przyjedzie pod celem mieszkalną. Micha, która w cudzysłowie wyda ci posiłek, którą zjesz ze swoimi współlokatorami w celi mieszkalnej. To nie jest tak Netflixowo, serialowo, gdzie wszyscy osadzeni spotykają się na wspólnej stołówce, mm -hmm. wiesz, albo tam dochodzi do jakichś, nie wiem, walk, nie walk, albo wspólnego celebrowania posiłków. 23 godziny życia osoby pozbawionej wolności, to jest cela mieszkalna. Wyobraźmy sobie, że jeżeli trafiasz do y, paru metrów y, kwadratowych, no bo na jednego osadzonego z tego co kojarzę, przypadają trzy metry kwadratowe powierzchni, y, 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 y można sobie łatwo to wyobrazić. Jak gdyby każdy z naszych widzów, słuchaczy, może wziąć miarkę i odmierzyć sobie przestrzeń metr na 3 metry. Mm -hmm. I to jest ustawowa wartość, która przysługuje tobie, jako osobie pozwanej wolności, która siedzi w tym więzieniu, która, która będzie funkcjonowała w tej celi mieszkalnej przez 23 godziny nie, nie. na dobę. Ponadto jesteś bardzo ograniczony w obszarach związanych z kontaktem z bliskimi. Kiedyś mogłeś dzwonić codziennie. Dzisiaj możesz dzwonić do rodziny prawdopodobnie dwa razy w tygodniu, jeżeli się nie mylę. I to są rozmowy 10 15 piętnastominutowe Przy czym cel kary pozbawienia wolności to także jak gdyby zachęcanie do tego, żeby osoba pozbawiona wolności miała kontakt z tą rodziną. Więc kłócą się jak gdyby te dwie rzeczy. Jasne. Wyobraź sobie w takim razie, że. Mając te wszystkie rzeczy, y, albo y, będąc ograniczonym tak bardzo w tym, w takim hermetycznym świecie. Tak, dokładnie, dokładnie, tak bardzo skontrolowanym zewnętrznie, bo y, oczywiście, wiesz, y, możesz wyjść z tej celi, wyjdziesz na spacer, wyjdziesz do psychologa, wyjdziesz do wychowawcy, być może dyrektor wezwie cię na rozmowę, ale wszystko dzieje się tak naprawdę na komendę. I nie za bardzo jest zależne od ciebie. Nawet dbanie o higienę, takie jak łaśnia, która odbywa się dwa razy w tygodniu, jest wtedy, kiedy wypada jakiś tam harmonogram po prostu tej łaźni. Więc nic dziwnego, że uciekasz się do metod, które mają ci poprawić to funkcjonowanie w tej instytucji. Czyli nierzadko no manipulujesz, no bo, bo manipulacja jest jakąś formą kontroli. I to jest czasami ta jedyna kontrola, w cudzysłowie, która ci pozostaje. Ja bardzo lubię taki więzienny cytat, że pozbawiamy człowieka wolności, ale nie pozbawiamy go wolnej woli. I to jest piękne, no bo z jednej strony jak gdyby trudno się z tym nie zgodzić. Cały czas ten człowiek ma wolną wolę do tego, żeby samodecydować o sobie, ale okazuje się, że instytucja totalna, jaką jest jednostka penitencjarna, bardzo kontroluje. Wiele obszarów życia tej osoby pozbawionej wolności, więc nierzadko manipulacja się zdarza. To jest przepustka do tego, żeby poprawiać sobie te warunki. A czy to może być też przepustka? Przepraszam, że, że, że Ci przerwę. Czy to może być też przepustka do tego, żeby doświadczyć trochę świata, który jest za kratkami, bo ty jesteś takim trochę. Łącznikiem ostatecznie, a wyobrażam sobie i sam dziś tego też doświadczyłem, że człowiek jest taką istotą niezwykle socjalną i potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi, a tutaj jednak to grono tych ludzi, które spotyka jest bardzo, bardzo mocno ograniczone i w mojej głowie stajesz się kolejnym człowiekiem, z którym ten kontakt można mieć i przez którego być może doświadczyć trochę świata. Wiesz co, doświadczanie świata, o którym mówisz, może być realizowane poprzez zajęcia kulturalno-oświatowe mm -hmm. na przykład albo jakieś zajęcia sportowe bo to także wpisuje się w cel odbywania kary pozbawienia wolności. E, tak jak już wcześniej wspomniałem, my musimy się bardzo mocno opierać na przepisach. E, nie jest tak, że my możemy sobie wymyślać jakieś oddziaływania, które możemy prowadzić albo, albo być e, jak gdyby ograniczeni do naszej wyobraźni. Dlatego, Tworzyć że... swoje procedury. Tak, absolutnie, absolutnie. Jak gdyby musimy wykonywać e, przepis, który reguluje naszą pracę. Aha. Rozumiem, ale to wiesz to, to, to pozwól, bo ja mam tutaj taki, taką myśl, właściwie to jest pewien przepis, Pozwolę sobie przeczytać ten cytat, bo on będzie dobrym zaczynem do pytania. Też już o tym trochę rozmawialiśmy. Ja bym chciał w tym kierunku skręcić. Posłuchaj, proszę. Zgodnie z normą zawartą w artykule 67 paragraf 1 kodeksu karnego wykonawczego, wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie wskazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymanie się od powrotu do przestępstwa. Tak to ładnie tutaj to skonstruował w, w mojej głowie takie luźne tłumaczenie. To jest jakieś takie. Moralne trochę może odrodzenie, zrozumienie błędu, no i takie zmiany, które sprawią, że nie będzie on szedł złą ścieżką, albo że też, że będzie on tego prawa później mm -hmm. przestrzegał. Mówimy o tym, co tym, tym słowie, którego staramy się nie używać, przynajmniej ty starasz się nie używać, resocjalizacja, czyli jakaś taka, nie wiem, rehabilitacja w tym, w tym procesie. I ty, czy ty w takim razie czujesz, że. Ty jako psycholog pracując w więzieniu, kiedy pracowałeś w więzieniu, miałeś realny wpływ na, na ten proces resocjalizacji osadzonych? I to chyba drugie ważniejsze pytanie: czy Twoim zdaniem ten proces resocjalizacji w ogóle w Polsce jest skuteczny? Resocjalizacji, rehabilitacji. <laughs> Wiesz co? No, to jest takie pytanie, że jak podcast będą słuchali moje przełożeni, to tak. Pod... O, Maciej. Mm, okay. <laughs> Maciej. <Wiesz laughs> przełożeni teraz nie słuchają na chwilę. Nie, absolutnie. Natomiast myślę sobie o czymś takim, że musimy mówić o tym, że. Chociaż nie, bo to brzmi jak jakiś nakaz. Ja chcę mówić o tym, że to co robimy jest dobre i to co robimy jednak idzie w kierunku tego, żeby ten człowiek, który do nas trafia, wyszedł lepszy. To jest trochę takie działanie na zasadzie: jeżeli trafi do nas człowiek, możemy go wypuścić w stanie niepogorszonym. I to jest takie absolutne minimum, które można zrobić ale to nie ma nic wspólnego z rehabilitacją, readaptacją i tak dalej. No bo po co człowiek ma trafiać do więzienia? To jest jakieś, jakaś zemsta społeczna, że nie wiem, ktoś komuś coś ukradnie. No to to, że ktoś pójdzie siedzieć, nie czyni człowiekowi, który poniósł jakieś realne straty w związku z tym. Więc jak gdyby przekonanie jest takie, że Możemy realnie zrobić coś z tym człowiekiem, żeby wyszedł lepszy. I to jest ta, ta resocjalizacja. Ja dlatego nie lubię tego słowa, dlatego że e, proces socjalizacji to jest proces takiego nabywania e, norm, wartości e, poprzez e, współuczestniczenie w jakiejś grupie, e, w środowisku itd., itd. No to jak mamy resocjalizować, kiedy środowisko, do którego trafia osoba pozbawiona wolności, jest na swój sposób trochę dysfunkcyjne, no bo to trochę tak, jakbyśmy chcieli uczyć kogoś pływać w basenie bez wody. Możemy być mistrzami teorii, no ale jak gdyby, jeżeli nasze metody oddziaływania będą skuteczne, no to ta osoba wyjdzie, w cudzysłowie, mając puste narzędzia w ręce, których nie będzie mogła wykorzystać. Wyobraź sobie, że osoby, które trafiają do więzienia, trafiają na także wieloletnie kary pozbawienia wolności. I te osoby prędzej czy później ten areszt opuszczą. Jak bardzo zmienia się technologia w ciągu dwóch lat, a jak bardzo zmieni się w ciągu piętnastu, kiedy te osoby będą siedzieć w więzieniu? Oddziaływania penitencjarne to nie tylko psychologia, to nie tylko praca wychowawcza, ale to także, na przykład, działalność taka kulturalno-oświatowa, zajęcia na wolności, to także pokazywanie tego, jak działają bramki w metrze. Bo są osoby pozbawione wolności, które nie doświadczyły nigdy jazdy metrem, które nigdy nie używały smartfona i oczywiście nie doświadczą tego w więzieniu, ale no, naszą rolą też jest, w cudzysłowie, przygotowanie tego, tego człowieka do wyjścia na wolność z możliwością, że tak powiem, posiadania jakichś realnych narzędzi. No, nie można oczywiście pomijać pracy, nie można pomijać nauczania, które też jest istotną, istotnym obszarem. Mhm. A to, o czym mówisz. A to, o czym mówisz, to jest. Yy, I cieszę się w ogóle, że o tym wspomniałeś, bo to jest cel wykonywania kary pozbawienia wolności. Yy, to jest coś takiego, że my nie chcemy zamyślić się na tym człowieku. Nie chcemy go wsadzić do więzienia, dlatego że nabroił i, i, i musi trafić do więzienia, żeby ponieść yy, karę. Yy, artykuł 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego, który przytaczasz, yy, dokładnie mówi o tym, że naszą rolą jest yy, proces wzbudzanie woli współdziałania, to nie jest tak, że to jednorazowo wzbudzimy tę wolę, tylko to jest cały czas proces, w którym uczestniczymy. Okej, okay, super. I jakby oczywiście widzę te wielopłaszczyznowość, zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko rola psychologa, że tych oddziaływań, które mają umożliwić później jakieś takie realne, przyzwoite funkcjonowanie w społeczeństwie jest, jest znacznie więcej, ale myślę sobie... Jeszcze o jednej ważnej rzeczy, o której chyba w tym momencie, albo do tej pory jeszcze nie rozmawialiśmy. Znów to jest może trochę inna perspektywa. Ty masz wgląd, albo miałeś taki wgląd do tych lądów niedostępnych, tego, co dzieje się za kratami, ale widzisz też to, co dzieje się w takim świecie bez krat. I zastanawiam się, czy ludzie, czy społeczeństwo jest uprzedzone do ludzi osadzonych, do ludzi po wyrokach, czy to słowo karany jest swego rodzaju stygmą? Wiesz co, myślę, że wystarczy poczytać komentarze i nie trzeba daleko szukać. To jest coś takiego, że na jedną osobę pozbawioną wolności albo tak, dobrze powiem, wydaje się, albo służba więzienna wydaje miesięcznie. Jak myślisz, ile? Miesięcznie? Miesięcznie. 2000 zł. 4,5 zł. To jest coś takiego, że w tym, w tym jest też moja pensja. Mhm. W tym jest koszt utrzymania budynków, w którym przebywają osadzeni. To, jest, to są wszystkie koszty administracyjne, plus oczywiście koszty kwatorunkowe i tak dalej, tak dalej. Można by je mnożyć. Ale jeden osadzony kosztuje państwo 4,5 zł y, miesięcznie. Y, Nie trudno jest znaleźć komentarze, które będą mówiły o tym, że po co utrzymywać darmo zjadów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, z jednej strony nie trudno dziwić się takim komentarzom, ale z drugiej strony chcemy oddać tych ludzi społeczeństwu. Oni też są elementem społeczeństwa. Naszą rolą jako, jako służby więziennej jest oddanie tych ludzi społeczeństwu, którzy będą lepsi, którzy się zrehabilitują, którzy, którzy wrócą po to, żeby być jego integralną częścią. I Ciężko, jak gdyby, mierzyć się z, takimi, z takim przeświadczeniem i na pewno nie można mieć takiego przeświadczenia pracując w więzieniu, no bo, bo rozminiesz się wtedy z taką misją, którą, którą pełnisz właśnie jako psycholog, wychowawca, jako, jako oddziałowy, którzy są na pierwszej linii i mają cały czas styczność właśnie z tą, z tą osobą pozbawioną wolności. Mm, no, gdyby to, to trochę, wiesz co, bo do, dla mnie to brzmi jako taki, jako taki bardzo duży dodatkowy ciężar, który później te osoby muszą dźwigać. Te osoby z wyrokami na koncie. I ja sobie w mojej głowie wydaje mi się, że osoba osadzona zdaje sobie z tego sprawę, że ona po wyjściu będzie ten stygmę dźwigała. Myślę, że to jest czynnik, który znów, z mojej perspektywy, może podkopywać zdrowie psychiczne, a być może nawet pchać dalej w stronę łamania prawa. No bo skoro ja wychodzę i jestem traktowany w taki sposób, no to hmm. jest to takie trochę dla mnie błędne koło, później takie zderzenie z tymi realiami normalnego świata, do którego tak bardzo chcę wrócić, a później okazuje się, że ten świat mnie nie do końca chce. Wiesz, co trochę tak jest. Natomiast ja jeszcze mierzyłem się z inną rzeczą mojej pracy, mianowicie osadzony, który bardzo dobrze go pamiętam który odbywał wyrok za handel narkotykami. Bardzo wglądowy bardzo dobrze nam się pracowało i miałem takie wrażenie, że moje oddziaływania, w cudzysłowie, trafiają na, na podatny grunt i on też czerpał dużo właśnie z tej, z tej relacji psychologicznej, gdzie odnosiłem takie wrażenie, że kurczę, raz na jakiś czas trafi się osoba pozwalana wolności, która jak gdyby będzie, będzie czerpała z tego systemu i, i wyjdzie lepsza. Um, zdobył pracę, um, zdobył wykształcenie, bo to też jest nasza rola. Natomiast y, wiem, że trafił po raz kolejny do więzienia. Kurczę, za to samo. I teraz właśnie takie pytanie: no co się stało? Mhm. Okazuje się, że y, można podjąć pracę po wyroku, ale ta praca to nie będzie praca z pensją dealera narkotyków. E, można podjąć pracę i być zatrudnionym i są pracodawcy na pewno, którzy z kartą w cudzysłowie karalności przyjmą cię do pracy. Natomiast czasami okazuje się, że to pójście na skróty jest trochę łatwiejszą drogą. I ta brak. To brak możliwości odroczenia tej gratyfikacji, że musisz przepracować cały miesiąc, żeby dostać swoją pensję, tam mogłeś mieć już ją tu i teraz, nie, więc y, czasami, no, mierzymy się z czymś takim, no, niemniej jednak y, to też jest proces, to też jest proces, to, to nie jest tak, że y, w cudzysłowie jakoś naprawimy magicznie y, jakąś osobę, damy jej narzędzia, y, no, Cały czas musimy pamiętać, że ta osoba musi chcieć skorzystać z tych narzędzi. Dlatego to jest wzbudzanie woli współdziałania, czyli możemy zrobić wszystko to, co w naszej mocy, żeby przekazać jak najlepsze narzędzia tym, tym osobom, ale to one muszą chcieć skorzystać z tych narzędzi. No i niestety to trochę tak jest, że po wyroku, słuchaj, są ludzie, którzy świetnie sobie radzą, są biznesmenami, wiesz, pracują w deweloperce i tak dalej, i tak dalej, albo w różnych innych obszarach, które przynoszą naprawdę bardzo duże pieniądze. Ale często, wiesz, taka trochę wyuczona bezradność, no jednak, nie pomaga w tym, żeby żeby um, używać tych narzędzi w konstruktywny sposób, które pozwolą ci jakoś, jakoś wrócić do tego społeczeństwa, no tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Mhm. Wiesz co, jakby nie wiem, czy taka była intencja, ale ja też może nadinterpretuję pewne rzeczy, ale mam takie wrażenie, że między e, słowami trochę wyczytałem, jaka jest skuteczność tego procesu rehabilitacji, e, resocjalizacji. To brzmi trochę jak taka czarna dziura, że kiedy się już to wpadnie, to jest bardzo trudno z tego się wydostać i nie wszystkim, ja powiem, ja słowa, nie wszystkim się udaje. I nie wszystkim się uda. a myślę, że trzeba mieć tego świadomość, że to trochę tak jak z taką przypowieścią o wrzucaniu medus wyrzuconych na plażę przez morze, że ty idziesz jako ten wędrowiec przez, przez te plaże i podnosisz wiesz co, drugą, trzecią, co dziesiątą meduzę i wrzucisz ją do wody z powrotem. Nie pomożesz wszystkim. Nie? I te, które wrzuciłeś z powrotem, być może fale znowu wyniosą na, na brzeg. Ale któryś się uda. Mm -hmm. I to właśnie dla tej jednej walczysz. Nie? Że to właśnie dla tej jednej prowadzisz to oddziaływania. W polskich więzieniach w tym momencie jest więcej recedywistów niż pierwszy raz karanych. To są statystyki, które łatwo można sprawdzić na stronie swgov.pl. Um, no, ale no niestety, no to, to też jest właśnie taki, taki obszar, że um, są takie badania dosyć stare um, i zawsze cierpię, kiedy przytaczam badania starsze niż 5 mm -hmm. lat, ale um, do takich akurat dotarłem um, które mówią o tym, że um, jest grupa w cudzysłowie taka zatwardziała stanowiąca 25% społeczności takiej więziennej, która jest niepodatna na oddziaływania, niepodatna na socjalizację, niepodatna e, na to, co się dzieje. Wiesz, utworzyli sobie, jak gdyby styl życia ze kolokwialnie ze złodziejstwa, mhm. na przykład, albo, albo z tego, jak funkcjonują. No i wiesz, no, nie pomożesz, jeżeli ktoś tej pomocy nie chce. A instytucja e, szanując e, jak gdyby wolę jednostki, no nie może wpływać na nią tak, że nie może powiedzieć zmień się. Mhm. Nie, nie możemy pstryknąć palcami albo zmusić kogoś do zmiany. Możemy zachęcać do tej zmiany, wskazywać inną perspektywę. Słuchacie podcastu sieci fitness CityFit. Tak, no to, to jest coś, co, co dotyczy myślę, że każdego człowieka, nie tylko tego osadzonego, ale też tego żyjącego, żyjącego na wolności. Ale jeszcze yy, jakby budując trochę taki konstrukt yy, tego procesu, Powrotu do takiego normalnego życia. Ja się zastanawiam, czy Ty jako psycholog, znaczy, domyślam się, że jako psycholog współpracowałeś ze służbami więziennymi i zastanawiam się, czy to jest swego rodzaju zespół, czy to jest taka prawdziwa gra do jednej bramki z tym dobrem osadzonych na horyzoncie. Czy, czy, czy taka współpraca jest jakimś wyzwaniem? Czy tutaj nie pojawiają się jakieś takie konflikty interesów? Teraz na, do pewnego stopnia odsuwamy nawet na bok kwestie osadzonych. Czy to nie jest tak, albo czy może być tak, że to spojrzenie na tych osadzonych jest bardzo, bardzo różne, bo w mojej głowie praca psychologa to jest praca bardzo wymagająca, praca bardzo mozolna i mam wrażenie, że też praca bardzo, bardzo delikatna, zwłaszcza w takim miejscu, w którym znów z mojej perspektywy dosyć trudno zbudować taką relację relację terapeutyczną. Czy może być tak, albo czy zdarza się tak, że inni pracownicy, służby więzienne trochę niweczą twoją pracę? Wiesz, co, ja myślę, że na początku trzeba podkreślić, że my jesteśmy częścią służby więziennej. Mm -hmm. Jak gdyby psycholog w większości przypadków jest funkcjonariuszem służby więziennej, mm -hmm. więc jesteśmy jak gdyby włączeni w tę w strukturę i stajemy się trybikiem w tej całej, w całej machinie. E, oczywiście należy wskazać, że e, tak psycholog troszeczkę stoi e, albo jego rola trochę stoi właśnie mm -hmm. być może w sprzeczności z niektórymi oczekiwaniami instytucji, e, jaką, jaką jest jednostka penitencjarna. No, niemniej jednak musimy grać do jednej bramki. To trochę tak, że tym nadrzędnym celem jest dobro skazanego, dobro tymczasowo aresztowanego i tak dalej. Ale wiesz to byłbym naiwny, gdybym wierzył tak ślepo w to, że wszyscy mamy ten sam interes. No bo nie mamy. Mhm. Czasami jest tak, że oczekiwania przełożonych dotyczące zatrudnienia osoby pozbawionej wolności. No bo praca. Praca to jest jak gdyby absolutnie kluczowy Narzędzie resocjalizacyjne. Kiedyś był program Praca dla więźniów, szeroko omawiany przez media. Jak gdyby ta praca, ona się sprawdza. No niemniej jednak rola psychologa, na przykład w kierowaniu osadzonych do pracy, do zatrudnienia, nierzadko polega na bardzo dogłębnej pracy diagnostycznej. No, i psycholog jest w stanie to zrobić, jest w stanie człowieka przygotować do tego, żeby do takiej pracy poszedł, został skierowany. No, ale jeżeli jest takie oczekiwanie przełożone, że jesteś w stanie zrobić 20 konsultacji w ciągu dnia, bo na jutro trzeba skierować tych, tych ludzi do pracy, no to to jest nierealne oczekiwanie, ale to jest polecenie służbowe. No, i wiesz, pojawia się coś takiego, że ważysz to, jak bardzo jesteś. Funkcjonariuszem, jak bardzo jesteś człowiekiem, jak bardzo jesteś psychologiem. I to jest coś, z czym mierzy się bardzo dużo psychologów penitencjarnych w Polsce. No niestety, nie doczekaliśmy się do tej pory ani naszego własnego kodeksu etycznego, ani naszego własnego towarzystwa psychologów penitencjarnych. Moim największym marzeniem jest to, żeby, żeby takie towarzystwo powstało. Zacząłem sobie nawet na kolanie szkicować, mm -hmm. jak gdyby założenia, czego miałoby to dotyczyć. Dlatego, że rola psychologa jest praktycznie niezmienna od 40 lat w polskim wymiarze sprawiedliwości, jeżeli chodzi o tego psychologa penitencjarnego. A to obłożenie pracą tylko się zwiększa. Kiedyś tej pracy było mniej, bo było mniej w cudzysłowie takich instytucjonalnych oczekiwań w stosunku do psychologa. I psycholog mógł się skupić na tym drugim człowieku. Być może miał więcej czasu na to, żeby adresować jego problemy. A teraz, przez oczekiwania, przez ilość zadań, przez ilość poleceń, które się pojawiają, ale też myślę sobie, przez ilość lęku, która towarzyszy tej instytucji, ten workload jest ogromny. Mhm. I często właśnie to stoi w sprzeczności z takim podstawowym zadaniem, które powinien robić psycholog w więzieniu. Mm -hmm. Ja absolutnie to rozumiem, te kwestie dotyczące pewnych ograniczeń wynikających z procedur, z dostępności czasowych, z tego, jak ten system funkcjonuje. Tutaj się zastanawiałem bardziej nad tym, czy... No bo to też myślę, że nasi, nasi słuchacze i widzowie doskonale widzą, że masz w sobie misję, masz w sobie jakąś empatię, empatię masz też w sobie otwartość na perspektywę i problemy, e, problemy osadzonych. Ja się zastanawiałem, czy... Ludzie, którzy nie są z wykształcenia psychologami, pracują w służbach więziennych, mają kontakt z, z, z innymi osadzone, osadzonymi, też mają dużo pokładów, właśnie empatii, otwartości na ich problemy, czy traktują ich trochę jak to się widzi w amerykańskich filmach. To była, to była taka moja myśl, bo znów, tak jak już tutaj mówiliśmy, bardzo często ten świat, to jak on wygląda w środku, ten świat za kratami, oczywiście, no my to znamy głównie z telewizji, która często też podbarwia to, prawda? Bardzo. I, 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 I rysuje to taką bardzo grubą kreską, żeby to było atrakcyjne, żeby wzbudzić jakieś dodatkowe, e, dodatkowe emocje. Nie, nie, absolutnie, absolutnie. I e, ja myślę, zobacz, przeglądając polską kinematografię, e, strażnik więzienny, funkcjonariusz służby więziennej jest e, takim stereotypowym albo pijakiem, albo gburem, mm -hmm. albo prostakiem i hamem. Marek Konrad ma świetną rolę w killerze, naczelnika więzienia, który jak gdyby siarę trzyma w lepszych warunkach mm -hmm. i tak dalej i tak dalej. Można z nim Makowca zjeść. Natomiast no to jest właśnie taki przykry obraz tego funkcjonariusza, bo dzisiejszy funkcjonariusz służby więziennej, dzisiejszy pracownik służby więziennej to jest człowiek, który wykonuje cholernie trudną pracę. Ona jest bardzo obciążająca i psychicznie, i fizycznie. Nierzadko oddziałowy, który jest strażnikiem działu ochrony, funkcjonuje jako najważniejsza osoba na oddziale mieszkalnym. Odpowiada za nierzadko 80-100 osób, które na tym oddziale przebywają. On słuchaj fitbita swojego, zamyka już po trzeciej godzinie służby. Mhm. Po połowie służby on już ma nabite 20 tysięcy kroków. A porusza się tylko w obszarze swojego oddziału. I wiesz co, no, jest taki cytat z niczego, że jeżeli zaglądasz w otchłań, to uważaj, bo otchłań może także spojrzeć w ciebie. I my nie jesteśmy ze stali. Nie jesteśmy superbohaterami, którzy y, mają y, niesamowitą rezyliencję, mają niesamowite zdolności do tego, żeby y, y, przetrawić wszystko to, z czym nie się mierzy Nie ma ludzi pancernych, nie? Absolutnie, absolutnie. Mhm. absolutnie. Wiesz, y, nie ujmując niczyjej pracy. Policjant nierzadko e, takiego sprawcę przestępstwa ma przez chwilę. Może na dołku, przez 48 godzin. E, może kolokwialnie mówiąc, wykopie czasami jakieś zwłoki, e, przegląda materiał dowodowy, mierzy się, że tak powiem, z tym. E, ale to też jest ograniczone w czasie. My tego człowieka mamy przez lata. Mhm. I to jest właśnie coś takiego, że e, my obcujemy z tym człowiekiem przez, e, przez bardzo długi czas i doświadczamy jego emocji, doświadczamy jego sukcesów, jego porażek, jego przeżyć, ale też czytamy dokumentację, z czym ten człowiek przyszedł, z jakim bagażem, co on takiego zrobił, że musi odbywać karę pozbawienia wolności. I to nam towarzyszy. A mamy bardzo ograniczone metody radzenia sobie z tym. Oczywiście mamy swoje mm, e, mamy swoją medycynę pracy, mamy możliwości wentylowania się. Psycholog ma możliwość korzystania z superwizji w służbie więziennej. Ale to nie jest taka superwizja, jaką jesteś w stanie sobie zapewnić na, na wolności. To nie są spotkania raz w miesiącu, gdzie jesteś w stanie przewentylować swoje problemy. To nie są spotkania, gdzie jesteś w stanie e, opowiedzieć o wszystkich swoich trudnościach i zagwoskach w pra twojej pracy, dlatego że nie ma na to środków, nie ma mhm. na to przestrzeni. To y, pozwolę sobie tutaj zacytować się... Fragment, którym Ty podparłeś się na stronie internetowej, bo miał być, do pytania, ale chyba właśnie na to pytanie odpowiedziałeś, ale on tutaj bardzo dobrze pasuje. Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie, czyli to następuje też zmiana w ludziach, bo z jednej strony mówimy trochę o osadzonych, ale mówimy też o ludziach, którzy z nimi pracują. To nie jest obojętne, to wpływa na ludzi. To jest praca, Niebezpieczna psychicznie, która odciska swoje piętno. Absolutnie, absolutnie, I trzeba mieć tego świadomość. I to jest mój ulubiony cytat z Junga, dlatego że faktycznie, jeżeli y, obcujemy z drugim człowiekiem, to nie pozostajemy obojętni y, w stosunku do tego, jak wygląda ta interakcja. No i nie miejmy wątpliwości, jakby my, my współpracujemy z osobami, które są sprawcami przestępstw, nierzadko bardzo ciężkich, bardzo trudnych. To, o czym czytasz na przykład w internecie, nierzadko staje się naszą taką codziennością mm -hmm. i, i rzeczywistością. E, tylko, że to nie jest artykuł, który możesz po chwili wyłączyć, tylko to jest coś, co także zostaje w tobie. To nie jest statystyka. Absolutnie, absolutnie. I. Mm, wchodząc do tego środowiska i obcując właśnie z takim doświadczeniem, jesteśmy bardzo mocno obciążani psychicznie i mamy bardzo niewielkie możliwości, żeby, żeby sobie z tym radzić. Wydaje mi się, że problem tego, jak bardzo obciążeni psychicznie są strażnicy działu ochrony, jak w ogóle dział ochrony, który on tam jest dwa cztery na dobę. To nie jest praca, którą możesz wiesz, wyłączyć, zapauzować i tak dalej, i tak dalej. To jest praca, która odbywa się non-stop. Hmm, oczywiście zmianowo i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak obciążenie jest ogromne. Um, I tak jak powiedziałem, możliwość jakaś wentylacji, rozładowania, rozładowania tego napięcia jest bardzo ograniczona. No, to brzmi jak taki przepis na, na to, żeby człowiek w którymś momencie się rozleciał. Tak, absolutnie. Mm -hmm. to, to jest przepis na wypalenie, to jest przepis na brak satysfakcji z pracy. Wiesz co, ja e, kiedyś policzyłem sobie, m, ile spędzę w więzieniu, pracując do emerytury, bo my akurat mamy ten komfort. Komfort. Komfort w dyskomforcie, mm -hmm. e, że mamy możliwość odejścia na emeryturę po 25 latach e, służby. E, kiedyś, kiedyś jeszcze w starych przepisach to było 15, no i to już w ogóle, to już, to już było coś. Natomiast Wyobraź sobie coś takiego, że spędzisz w więzieniu 25 lat swojego życia, pracując 8 godzin dziennie, odejmiesz urlopy, odejmiesz weekendy, czas na sen itd., tak i tak dalej. I wychodzi, że przez cały ten okres w więzieniu spędzisz około 6 lat tam 5, coś. Więc to jest 6 lat swojego życia, ile by ono nie trwało. W ograniczonym środowisku. Nigdy w życiu nie, nie wybrałbym tego komfortu. <laughs> ale słuchaj, są ludzie, którzy się na to godzą. No ja że, wiem. że Wiesz co, czasem się godzą, czasami to jest ich jedyna opcja, ale. ale... Ale to jest faktycznie też ścieżka, którą, którą wybierają, i to jest trudna ścieżka, szczególnie, że, wiesz, ty jako pracownik, funkcjonarz też jesteś mocno ograniczony. Yy, ja też nie chcę być źle odebrany przez, przez słuchaczy, przez widzów, że, że narzekam i, yy, wiesz, może pojawi się jakiś komentarz na zasadzie: chłop poszedł do, do służb mundurowych i narzeka, że taka jest rzeczywistość. Do wojska by poszedł, to by, to by go tam nauczyli. Cokolwiek nie powiesz, na pewno znajdą się na pewno, komentarze. Na pewno, na pewno, ale myślę sobie o tym, że, yy, zobacz, yy, my trafiamy do. Yy, po drugiej, na drugą stronę krat za kraty jako pracownicy, jako funkcjonariusze, nierzadko mając jak gdyby podobne ograniczenia, jak te osoby, które są naszymi klientami nie mamy możliwości korzystania z telefonów komórkowych, nie mamy możliwości korzystania z internetu, co jest XXI wiek, mm -hmm. a żeby dowiedzieć się na przykład jaki jest adres sądu gdzieś i tak dalej, jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z jakiejś wyszukiwarki w cudzysłowie intranetowej jakiejś wewnętrznego systemu, musimy dzwonić do osoby, która ma internet w naszej pracy, na do kierownika czy coś. Zostawiamy na zewnątrz wszystkie swoje rodziny. Nie wiesz, co się dzieje z nimi przez 8 godzin. I rodzina Być może... nie wie, co się dzieje z tobą. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. A y, może być taka sytuacja, że y, interwencyjnie trzeba odebrać dziecko z przedszkola, albo y, jest jakaś podbrąkowa sytuacja i zalewać mieszkanie, a sąsiad nie może się do siebie dodzwonić. I tak naprawdę przez 8 godzin albo 12, jeżeli, jeżeli pracujesz zmianowo jako, jako y, ochrona. Jesteś w jest jesteś świata. Tak, absolutnie. No właśnie, ale to jest też nie tylko z punktu widzenia rodziny, chociaż to na pewno też może być obawą, ale w ogóle z punktu widzenia nawet tego odbicia w lustrze, które widzi się każdego dnia i tego obcowania z samym sobą. Ja mam znów jeden z ostatnich cytatów, ale on jest myślę, że dosyć ważny, bo mówimy o tym, że jest to praca bardzo obciążająca psychicznie i myślę, że każda rozsądnie myśląca osoba, która się chociaż na chwilę nad tym zastanowi, to nie będzie miała co do tego wątpliwości, że rzeczywiście tak jest, że to jest coś, co, co jest dość dewastujące, ale to jest sposób, przeczytam cytat ze strony internetowej. W lutym 2022 roku w zakładzie karnym w Rzeszowie w trakcie konsultacji została zamordowana więzienna psycholog. Mówiąc bardzo brutalnie, została zabita nożyczkami. Czy w tej pracy czuje się zagrożenie takie fizyczne? Trzeba się pilnować, trzeba być czujnym na, na każdym kroku. Czy to jest fizycznie bardzo niebezpieczna praca? Myślę, że myślę, że. Um... Ciężko byłoby stwierdzić, że to nie jest niebezpieczna praca, bo jednak pracujesz z osobami, które są sprawcami przestępstw. I um, śmierć Bogusie, o której mówisz, psycholog z Rzeszowa, trochę uświadomiła nam, że no, takie rzeczy mogą się dziać, że, że pracujemy jednak ze sprawcami przestępstw. Że nie powinno to nikogo dziwić, że, że tak, naszym klientem jest osoba, która popełniała przestępstwa, ale. To chyba tylko trochę bardziej nas uświadomiło w tym, że, że jednak ta praca jest bardzo niebezpieczna. I to, co jest najgorsze, tak myślę, to jest to, że to zabójstwo w Rzeszowie bardzo pracowało w każdym z psychologów, bardzo wybrzmiało i było takim bolesnym doświadczeniem, z którym musieliśmy się zmierzyć. Sami, bo myślę, że, wiesz, będę mówił za siebie, ale myślę, że mało kto z psychologów penitencjarnych służących w Polsce i pracujących jako pracownik cywilny dostał jakiekolwiek realne wsparcie, tak żeby instytucja za zaopiekowała się właśnie tymi emocjami, które no, nam także towarzyszyły jako, jako kolegom, koleżankom w służbie. Jeżeli chodzi o taki poziom bezpieczeństwa w naszej firmie, to jest trochę tak, że wiesz, my jesteśmy szkoleni, mamy szkolenia właśnie z użycia środków przymusu bezpośredniego, mamy szkolenia z tego, jak radzić sobie z agresją, jak radzić sobie z napaścią. Oczywiście naszym bardzo dużym narzędziem, też psychologów, jest nasz język i, i to, jak możemy deeskalować różnego rodzaju konflikty. Ja w ciągu siedmiu lat pracy w areszcie śledczym dwa razy miałem sytuację, że osadzony wyciągnął w mojej obecności żyletkę i zapytał, kogo ma pociąć mnie czy siebie, żeby uzyskać to, yy, po co przyszedł no przyznam, że nie jest najmilsza sytuacja kiedy jesteś w obliczu jakiejś napaści i tak dalej, ale szybka deeskalacja pozwala jednak gdzieś uniknąć tego konfliktu, szczególnie, że ten osadzony akurat miał tendencję do samokaleczania się i do, do samouszkodzeń, więc czy ta praca jest niebezpieczna? Jest, jest wiesz co, to też pokazuje skalę napaści na funkcjonariuszy, która no, nie maleje nie maleje w przeciągu ostatnich lat, i okazuje się, że w wielu jednostkach penitencjarnych zdarzają się napaści na funkcjonariuszy to są napaści na wychowawców to są napaści na strażników działu ochrony. No i niestety no, trzeba mieć świadomość, z kim się pracuje. Nie ja zawsze myślę, że stawiam człowieka na pierwszym miejscu. I nigdy nie będzie tak, że będę patrzył na człowieka poprzez pryzmat tego, jakie przestępstwo popełnił. Jeżeli ja wpadnę w takie ryzyko oceniania tej osoby przez to, co ona zrobiła, to nie będę efektywnie w stanie pracować jako psycholog, bo będę go oceniał. On już został oceniony przez sędziego, który wymierzył mu odpowiednią karę. A ja muszę dać z siebie tyle, ile jestem w stanie. I nie mówię wszystko, no bo nie będę wyczerpywał wszystkich mm -hmm. swoich zasobów, ale tyle, ile jestem w stanie, żeby faktycznie wspomóc tego człowieka w drodze yy, albo w powrót, do powrotu na, na dobre tory. Ale instytucja nie robi zbyt wiele, żebym ja czuł się bezpieczny w, w swojej pracy. Yy, wiesz, niejednokrotnie spotkałem się z takim stwierdzeniem: yy, wiesz, na co się pisałeś. Nie, to jest mm -hmm. służba. No tak, no wiesz, będąc żołnierzem, dostając broń do ręki, wiesz, że y, możesz zginąć na froncie, jeżeli faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, gdzie na ten front będziesz musiał być wysłany. Ale wydaje mi się, że nikt z psychologów idąc do służby więziennej nie liczy się z tym, że zostanie w niej zabity. Nikt nie liczy się z tym, że trafiając jak gdyby i chcąc pomóc drugiemu człowiekowi, y, staniesz się ofiarą y, czyjegoś przestępstwa. Mhm. Wiesz co, odniosę się na, 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 na wstępie do tego, co powiedziałeś, że starasz się nie oceniać. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sztuka i myślę, że niewielu ona się udaje, jeżeli patrzymy tak przekrojowo na społeczeństwo, żeby nie oceniać drugiego człowieka. Zwłaszcza jeżeli mamy w głowie na pierwszym planie ten bagaż, który on, który on dźwiga. Ale też wracając do, do tego, do takiej mojej myśli głównej. To wygląda trochę tak, że ten polski system penitencjarny mógłby sporo zmienić, żeby chociażby psychologom więziennym, bo o nich w tym momencie mówimy, pracowało się lepiej i żeby ta praca była skuteczniejsza, żeby ona była bardziej efektywna. Już to jest dużo do, do zrobienia. Ja myślę, że przez bardzo długi okres nie było... Żadnej rewolucji, chyba, w takiej psychologii penitencjarnej nie było jakiegoś takiego zmiany sposobu myślenia, że ten psycholog to nie tylko jest taka instytucjonalna maszynka do pisania notatek, bo niestety z takim czymś także się mierzymy i spotykamy. Wiesz to przykre jest obserwowanie, że czasami psycholog, który byłby realnie w stanie pomóc osobie pozbawionej wolności, jest traktowany jako kolokwialnie mówiąc, dupochron dla naszej instytucji. No, bo jak psycholog napisze, że stan psychiczny jest stabilny, to już nie można się do niczego doczepić. I wiesz, bardzo często spotykamy się z czymś takim, że dzieje się jakieś zdarzenie nadzwyczajne. W najgorszym wypadku samobójstwo osoby pozbawionej wolności. I pierwsze, co się robi, to nie zaopiekowuje się, że tak powiem, e, osoby, które e, jak gdyby uczestniczą w tym zdarzeniu, ale. Od się strony... to emocjonalnie. Tak, tak, no bo słuchaj, to jest także mój klient, nie? to jest także czyjś wychowanek, w cudzysłowie, jeżeli mówimy o relacji wychowawca-skazany albo tymczasowo aresztowany. E, dzieje się coś takiego, że nie, nie rzadko, ale pierwsze co się sprawdza, to czy papiery grają, czy notatki są ok. Nie? Mm -hmm. I to jest przykre, dlatego że jak gdyby zaczynasz przedmiotowo traktować tę osobę, która y, dokonuje czasami nie, nie nieodwracalnej decyzji. Yy, I traktujesz yy, zaczynasz traktować przedmiotowo tych ludzi, którzy współpracują z nim na co dzień. Nie? Że yy, zostajesz sam z tymi emocjami, zostajesz sam, sam z tym wszystkim, i okazuje się, że Twoja rola sprowadza się tylko do sprawnego pisania notatek. I to jest oczekiwanie czasami instytucji. Wiesz co, Maciej, nie ukrywam, że. Ta rozmowa mnie zaskoczyła. Miałem trochę inne wyobrażenie tego, jak ona będzie wyglądała. Przygotowałem sobie do tego pewną mapę myśli, a skręciliśmy w zupełnie, zupełnie inne rejony. I tego rodzaju rozmowy zawsze są dla mnie najbardziej odkrywcze, najbardziej wartościowe, i bardzo je lubię. Ale myślę, że to, co jest szczególnie ważne, to mimo, że te wątki nie zostały wyczerpane, że jest bardzo wiele przestrzeni, których nie dotknęliśmy, to udało nam się do pewnego stopnia ten penitencjarny świat. Odczarować, rzucić trochę światła na niego, pokazać trochę perspektywę zarówno osadzonych i tych problemów, z którymi muszą się mierzyć, tego życia za kratkami i tej ludzkiej twarzy, tego, jak i perspektywę pracowników służb więziennych, tego, z czym oni muszą się mierzyć. I jestem przekonany, absolutnie jestem przekonany, że to, co popełniliśmy przed chwilą, to jest niezwykle wartościowy kawałek słuchowiska. I bardzo Ci za to dziękuję. Dzięki. Wiesz, co, to też było doskonałe doświadczenie, i myślę, że nie... trzeba ośmielić ludzi, żeby, żeby także pokazywali, co, co się dzieje za tymi murami. Że to nie tylko trawa pomalowana na zielono i krawężniki pomalowane na biało, ale to także. Emocje z jednej i z drugiej strony, to także problemy z jednej i z drugiej strony, ale także bardzo dużo pracy, która może być wykonana. Ja jestem zawsze daleki od narzekania. Jestem wielkim optymistą, jeżeli chodzi o, o naszą firmę. Tak, tak. Wiesz co? Ja mam wiarę w tę instytucję i, i, i wiarę w ludzi, którzy trafiają do tego więzienia. Wiesz co? Dla mnie największą satysfakcją z tego, jak wykonuję swoją pracę albo jak wykonywałem, było to, że nie spotkałem wielu osób e, pozbawionych wolności na wolności, właśnie, którzy opuścili e, mój aresz, w którym pracowałem. Natomiast każdy, którego spotkałem, niezależnie czy to był e, w cudzysłowie zwykły złodziej, e, czy to był e, gangster z pierwszych stron gazet, podał mi rękę i powiedział: Dziękuję. Mhm. Nie zrobiłbym tego w więzieniu. Bo po pierwsze nie wypada, po drugie to nie jest jak gdyby miejsce na, na tego, te, tego typu rzeczy, ale słyszę, dziękuję, że, że był Pan człowiekiem nie? i jak gdyby to mi daje cholernie dużą satysfakcję, że oprócz munduru, za którym chowa się polski psycholog w więzieniu, pracując tam, oprócz instytucji, która ma swoje zadania, to um, przede wszystkim jesteśmy ludźmi i myślę, że to jest najważniejsze. Bycie ludźmi, tego powinniśmy życzyć e, chyba wszystkim, bo myślę, że to jest taki pierwiastek, którego często nam e, w codzienności brakuje, nie tylko za kratami, ale w ogóle w świecie, e, tym, który, który znamy. Każdego dnia w tym, w tym świecie bezpoza bez krat. I jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć co jest godne podziwu. To, że powiedziałeś, że to jest takie, że, że nigdy nie straciłeś wiary w te, w, te, w te instytucje. Zresztą to też widać powiedziałem, że to widać. A myślę, że to jest bardzo dużą sztuką. Nie w pierwszych dniach pracy, nie w pierwszym miesiącu, ale po kilku latach, żeby nie stracić wiary po tym. Co tak naprawdę tutaj nasi słuchacze usłyszeli? Wiesz co, zgodzę się. Instytucje tworzą ludzie. Nie? To nie są mury, to nie są kraty. I myślę, że dopóki ludziom będzie się chciało, to oddolnie możemy zmieniać to, co się dzieje na górze. To nie są polecenia z góry, które, które muszą iść i kształtować tę naszą rzeczywistość. To ci ludzie na dole, którzy będą wykonywali te prace, będą kształtowali tę rzeczywistość i no, to oni oddziaływają na, na naszych klientów. Jasne. E, dobra, to jeszcze na koniec taka kwestia bardzo, bardzo. Formalna, ale również uważam, że niezwykle istotna, bo ty prowadzisz swój gabinet i teraz osoby, które niekoniecznie przebywają za kratami, tylko przebywają w świecie tym, tym poza, poza kratami, mogą do ciebie się zgłosić, mogą do ciebie zgłosić się po pomoc, mogą z tobą pozyczanie. Porozmawiać w ramach tej, tej potrzeby psychologicznej. Gdzie można Cię znaleźć? E, zdecydowanie można mnie znaleźć na Instagramie. E, Podnikiem Pies Psychologa prowadzę dosyć humorystyczny e, profil Instagramowy w którym zachęcam do przyglądania się swojemu zdrowiu psychicznemu w często memiczny sposób, mm -hmm. ale przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, prowadzę swój gabinet psychoterapii. Jestem współzałożycielem gabinetu psychoterapii Wysoko na warszawskim Żoliborzu, ale także prowadzę swój gabinet pod hasłem Maciej Kalaman, do którego serdecznie zapraszam. Niemniej jednak, może nawet nie, be, be, bez niemniej jednak, Zapraszam. Zapraszamy, drodzy Państwo, zapraszamy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za, za tę rozmowę. Ja sobie to była przyjemność. Dzięki. Dzięki. W swoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.